Ja ostatnio zjadłem 2 opakowania Raffaello pod rząd i wylądowałem na płukaniu żołądka w szpitalu. Na sorze z heroinistami, samobójcami w kolejce. Lekarz mnie przy nich pyta, co pan przedawkował. Ja musiałem na głos powiedzieć, Raffaello. Oni mi się śmiali w twarz, płucząc mi żołądek. Co chciało się Raffaello? I dla beki wpisali mi próba samobójcza Raffaello. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Ja nie mogłem wyjść ze szpitala, dopóki nie porozmawiałem z psychologiem szpitalnym przez to. I on się mnie pyta, czemu się pan próbował zabić? Ja już nie próbowałem się zabić, po prostu kocham Raffaello. On tak, Kim jest Raffaello? No wiesz, nie o to chodzi. Mówię, to jest okej, to jest bezpieczna przestrzeń. Ja też jestem gejem, bycie gejem jest naturalne. To jest... Mówię, tak, wiem, tak, oczywiście, ale po prostu chodzi mi o to, że ja po prostu miałem ochotę na trochę Raffaello. Każdy ma czasem ochotę na trochę Michałka.